ten wykład, czy raczej to spotkanie będzie miało może trochę nietypowy kształt, bo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej będę sięgał do tekstów, które przede mną leżą, będę czytał, po prostu będę czytał kilkanaście właściwie fragmentów, które nie tylko ilustrują, ale wyrażają istotę tematu, o którym dzisiaj chciałem mówić, a więc kulturę polskiej niepodległości wyrażają te właśnie fragmenty, te teksty, część z nich kanoniczna, jeśli można tak powiedzieć, na pewno Państwu znana, część z nich może mniej znana, ale razem połączone próbą interpretacji, jaką im nadaje, tworzą kanwę tego wykładu. Kultura polskiej niepodległości jest tematem, który chyba powinien rzeczywiście znaleźć się na końcu tego roku, w którym jakoś próbowaliśmy zrozumieć, pogłębić nasze zrozumienie tego, czym jest niepodległość, kiedy obchodzimy stulecie jej odzyskania i jej zakorzenienie w głębszej, nie tylko historii ostatnich 100 lat, ale historii Polski całego już ponad tysiąclecia. I w takim właśnie głębokim zakorzenieniu postawy niepodległości, niepodległości w polskiej kulturze chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tych kilka czy kilkanaście tekstów i zastanowili się nad kulturą niepodległości dzisiaj. Pozwolę sobie zacząć od cytatu muzycznego. To jedyny cytat muzyczny dzisiaj, bardzo krótki. Potem będą jeszcze dwa recytowane wiersze przez wielkiego poetę. A potem już niestety tylko ja będę czytał wiersze, ale i oczywiście dodawał do nich komentarz. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tej najstarszej polskiej pieśni. Najstarszej polskiej pieśni patriotycznej zarazem. I to słowo patriotyzm, choć pojawi się ono w polskim języku dopiero w połowie wieku XVIII, w istocie najcelniej wyraża miłość ojczyzny. Wyraża sens tej pieśni, która towarzyszy nam już od ponad 900 lat. Jest więc starsza od Bogu Rodzicy o co najmniej 150-200 lat. Jest starsza od pieśni o świętym Stanisławie. Jest starsza od wszystkich naszych hymnów, wszystkich naszych, jeśli można tak powiedzieć, najważniejszych ojczystych skarbów polskiej poezji. Ten surowy tekst zapisany przez anonima zwanego Galem ponad 900 lat temu został przerobiony. Nie wiem dokładnie kiedy, nie umiem tego ustalić. Może ktoś z Państwa będzie wiedział, właśnie w taką wersję, którą w tej chwili Państwo usłyszycie, posłuchajcie Państwo uważnie. Bardzo prosiłbym o puszczenie fragmentu numer 2 z pierwszej płyty. To króciutki fragment. Pieśń Wojów Krzywoustego, początek XII wieku. Oh!
dziękuję bardzo za puszczenie tej nowszej wersji starego tekstu. Przeczytam oryginalny tekst. On był oczywiście po łacinie zapisany przez anonima zwanego Galem. On przetłumaczył na łacinę to, co woje Bolesława Krzywoustego walczące o Pomorze na samym początku XII wieku śpiewali oczywiście po polsku. I brzmi to w ponownej, jeśli można tak powiedzieć, translacji na polski tak. Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza niż szum groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim skryte w oceanie. To jest ta oryginalna wersja. Co w niej można wyczytać, co w niej usłyszeć można? Poczucie dumy, że udało się poszerzyć to dziedzictwo po ojcach, bo dziedzictwo dostajemy po to, by je utrzymać, ale po to także, by je rozwijać, by je poszerzać, by sięgać śmiało po więcej, byśmy żyli lepiej, godniej, zdobywać przestrzeń wolności dla siebie i swoich bliskich. Ale wersja, którą usłyszeliśmy przed chwilą, śpiewana przez chór i orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego, brzmi inaczej, brzmi bardziej melancholijnie, można powiedzieć. Nasze dziady swoje ziemie o pierś morza opierali, nasze ojce swoje plemię wrogom pod miecz oddawali. Nasze dziady swoje miecze obmywali w oceanach, a my ojców swoich winy obmywamy w swoich ranach. Tu oczywiście przebija doświadczenie gorzkie, klęski, którą nasi przodkowie przyciągnęli, a w każdym razie, którą zaznali, którą dziedziczymy także razem z dziedzictwem zwycięstw, z dumnym dziedzictwem walki zwycięskiej, dziedziczymy także klęski. I ojczyzna to jest nie tylko obowiązek poszerzania tego dziedzictwa, ale to jest także obowiązek odkupienia win przodków. Te dwa obowiązki, które znali już rycerze Bolesława Krzywoustego, bo oni oczywiście mogli patrzeć z dumą na to, że dochodzą do Bałtyku, ale przecież pamiętali, że ich dziadowie, czyli rówieśnicy Mieszka II, stracili na chwilę ojczyznę. Stracili polityczny byt dla Polski, która została najechana przez Czechów, która została rozerwana przez wewnętrzne bunty i waśnie i zniknęła z rzeczywistości politycznej. I teraz oni dopiero w czasach Krzywoustego odzyskiwali tę wolność, obmywali ojców swoich winy w swoich ranach. I potem tyle razy jeszcze słyszeliśmy to, słyszały kolejne pokolenia Polaków, ten obowiązek obmywania win ojców w swoich ranach. To jest oczywiście przede wszystkim doświadczenie rozbiorów, doświadczenie, bez którego nie zrozumiemy radości odzyskania niepodległości w 1918 roku. Te dwa pojęcia, dziedzictwo i ojczyzna, wpisane w pierwszą pieśń, w obu tych wariantach, pierwszą pieśń polską, uświadamiają nam, że to nie jest łatwy wybór. Wybór niepodległości, wybór dziedzictwa, wybór ojczyzny. Dlaczego mówię wybór? Ktoś powie, ktoś się żachnie, przecież ojczyzny nie wybieramy. Oczywiście, że nie wybieramy swoich rodziców. Nie wybieramy dziedzictwa, ale zawsze możemy je odrzucić. Zawsze możemy odwrócić się od tego, co nam rodzice zostawili. Witamy, dziękujemy. I to właśnie taki gest odwrócenia od dziedzictwa także towarzyszy nam przez całą historię.
zerwania, wyzwolenia od ojczyzny. Takie wyzwolenie od ojczyzny wybierali ci, którzy wcześniej z nią się złączyli, do niej należeli, ale zmęczeni tym obowiązkiem poszli służyć silniejszemu, Brzetysławowi Czeskiemu, Henrykowi II niemieckiemu, czy po prostu uciekli od obowiązków, niekoniecznie nawet wybierając obcą służbę. I tak właśnie dochodzimy do tego pojęcia, które wpisał ten sam anonim zwany Galem, dla określenia specyfiki polskiej wspólnoty, tej, którą opisywał jako przybysz z zewnątrz, bo przecież nie należał do tej wspólnoty, to nie swoich ojców opisywał historię, ale ojców Bolesława Krzywoustego i ich ojców. I otóż pisał anonim zwany Galem, cytuję, iż kraj ten, czyli Polska, pod tym zwłaszcza względem zasługuje na wywyższenie nad inne, że choć otoczony przez tyle wyżej wspomnianych ludów chrześcijańskich i pogańskich, wymieniał tam oczywiście Niemców, Węgrów, Czechów, różne plemiona pogańskie, i wielokrotnie napadany przez wszystkie naraz i każdy z osobna, nigdy przecież nie został przez nikogo ujarzmiony w zupełności. A więc starał się już ponad 910 lat temu anonim zwany Galem podkreślić, że jeśli jest jakaś cecha specyficzna na tej równinnej ziemi, której nie tak łatwo znaleźć coś wyróżniającego ją w otoczeniu tej wielkiej równiny wschodnioeuropejskiej. Jeśli coś jest szczególnego, to jest właśnie przywiązanie do niepodległości, niezgoda na podporządkowanie innym. Można by powiedzieć, że to, co anonim zwany Galem uważał za wyjątkowe w polskim doświadczeniu, wyjątkowym nie było. Właściwie mógłbym pozwolić sobie na polemikę z tym stwierdzeniem anonima Gala, bo przecież postawa niepodległości, obrony niepodległości była właściwie typowa dla wielu, nie ośmielę się powiedzieć dla wszystkich, ale na pewno dla wielu plemion barbarzyńskich, jakie istniały, organizowały dla siebie wspólnoty polityczne w Europie po upadku starożytnego Cesarstwa Rzymskiego. Niedawno obejrzałem, zwracam na to uwagę, bo warto jednak zauważać, jak gdzie indziej realizuje się politykę historyczną. Otóż niedawno obejrzałem film holenderski. Jeden z wielu, całą serię filmów holenderskich poświęconych historii w ostatnich 2 latach widziałem, tak jak widziałem całą serię filmów norweskich. Że nie wspomnę o innych kinematografiach, ale wymieniam te dwie, bo no, nie kojarzy się Holendrów czy Norwegów z jakimś szczególnym nacjonalizmem. Ilość filmów w tych niedużych stosunkowo liczebnie krajach poświęconych historii znacznie przewyższa to, co kręci się w polskiej kinematografii. Otóż jednym z tych filmów, które właśnie świeżo obejrzałem, był film Redbat o takim historyczno-mitycznym bohaterze Fryzyjczyków, no, byśmy dziś powiedzieli plemienia, z którego wywodzą się współcześni Holendrzy, który stawił opór Karolowi Młotowi, temu samemu, który później obronił Europę przed najazdem muzułmańskim od południa. Ale najpierw chciał podbijać swoich sąsiadów z północy. I Holendrzy dzisiaj są bardzo dumni z tego, że ich plemienny przywódca, to znaczy przywódca plemienny Fryzów sprzed 1200 lat, na najwyższym piedestale wartości, którym trzeba służyć, postawił niepodległość. Nie będziemy podporządkowani Frankom. Wolimy zginąć na stojąco, niż mielibyśmy na kolanach żyć. Używa takich sformułowań ów właśnie wódz fryzyjski sprzed 1200 lat we współczesnym filmie holenderskim. A my znamy przecież te słowa. To są słowa hymnu Solidarności, prawda? Że nie chcemy żyć na kolanach, wolimy zginąć w postawie wyprostowanej. Widzimy więc, że nie jest to postawa tylko polska. To jest postawa wielu wspólnot, które rodzą się, tworzą na przełomie
starożytnej i średniowiecznej Europy, kiedy tworzą się średniowieczne narody. Otóż to dążenie do niepodległości, do zuchwałej niepodległości, która nie chce się podporządkować nawet wyższym cywilizacyjnie, za jakich uważali się Frankowie w stosunku do Fryzów, czy niemieccy książęta sascy w stosunku do polańskiego księcia Mieszka. A więc ta dumna postawa niepodległości wobec tych, którzy przychodzą z zewnątrz w imię pewnego wyższego porządku, narzucając swoje prawa, jest postawą, która do dziś wyraża jedną z dwóch możliwości rozwiązania tego dylematu. Dylematu między wolnością, niepodległością, a porządkiem, porządkiem imperialnym. Coraz częściej przeciwstawia się współcześnie te wartości. Mówi się, no musicie zrezygnować z niepodległości. Musicie ograniczyć swoją suwerenność, bo ona zagraża porządkowi, wyższemu porządkowi, uniwersalnemu porządkowi, albo przynajmniej europejskiemu porządkowi. To nie jest nowy dylemat, to jest dylemat odwieczny. Imperatorów i wspólnot mniejszych niż imperium, które jednakże bronią uporczywie swojej niepodległości. I Polska zajmuje w nim ważne miejsce w historii tego dylematu. Z reguły przez ponad 1000 lat swojej historii występując jako rzecznik postawy niepodległości, a nie postawy imperium. Otóż ta postawa niepodległości jest uzasadniana we wspomnianym przeze mnie filmie holenderskim Redbat, tak samo jak czynią to Polacy w kolejnych pokoleniach i co wyraża istotę niepodległości związanej z patriotyzmem. Jakie to jest uzasadnienie? Bronimy dziedzictwa naszych ojców. Jeżeli zabierze nam się niepodległość, zgodzimy się na to, byśmy ją zaprzedali, to tak jakbyśmy zdradzili pokolenia naszych ojców, nie tylko tych bezpośrednich, ale ich ojców i tak dalej, tych, którzy wcześniej służyli naszej wspólnocie, budowali jej niepodległość, budowali nasz język, naszą tożsamość. Jeśli zrezygnujemy z tego, to ich zdradzimy, zerwiemy więź z nimi, zerwiemy więź z ojczyzną. I to jest także nie polski wynalazek, ale część uniwersalnego dziedzictwa wolności i niepodległości, w którym Polska uczestniczy. I nic lepiej tego nie wyraża niż wiersz, który chciałbym, żeby teraz odczytał dla Państwa Zbigniew Herbert. Jeżeli można, chciałem prosić o drugi fragment. To jest Bema pamięci, żałobny rapsod. Jeden z ulubionych utworów Zbigniewa Herberta, przez niego samego recytowany. Bardzo proszę o puszczenie tego fragmentu. Proszę bardzo. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci, rapsod żałobny. Motto. Jus jurandum, patri datum, usque ad hanc diem ita servavi. Hannibal. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają koło twych kolan? Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się soku i koń twój podrywa stopy jak tan. Wieją proporce i zawiewają na siebie jak namioty ruchome wojsko czujących po niebie. Trąby długie wełkaniu aż się zanoszą i znaki pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami. Jak przybity włóczniami chimery, smoki i ptaki, jako wiele pomysłów, któryś dościgał włóczniami. Idą panny żałobne,
Jedne podnoszą z ramiona ze snopami wonnymi, który wiatr w górze rozrywa. Inne drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Inne tłukąc o ziemi wielkie gliniane naczynia, czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia. Chłopcy biją w topory, pobłękitniały od nieba. W tarcze rude od świateł biją pachołki służebne, przeogromna chorągiew, co się wśród dymów koleba. Ostrzem włóczni o stropy rzekłbyś oparta pod niebem. Wchodzą w wąwóz i toną. Wychodzą w światło księżyca i czernieją na niebie, a blaski siną musną i po ostrzach jak gwiazda spaść nie mogąca prześwieca. Chorał ucich był nagle i znów jak fala wyplusnął. Dalej, dalej, aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu. Włócznią swego rumaka zeprzem jak starą ostrogą i powleczę korowód, smęcąc ujęte snem grody, w bramy bijąc urnami, gwizdając w ostrza toporów, aż się mury Jerycha porozwalają jak groby. Serca omdlałe ocucą, pleśń z oczu zdejmą narody. Dalej, dalej. Dziękuję bardzo. Ten wiersz, wiersz Cypriana Kamila Norwida z 1852 roku, przywołałem od razu po 750 lat wcześniejszych słowach pieśni Wojów Krzywoustego, bo wyrażają właśnie tę samą uniwersalną treść przysięgi złożonej ojcom w związku z poprzednimi pokoleniami, który tworzy patriotyzm. To jest właśnie motto do wielkiego wiersza Norwida. Jus jurandum, patri datum, usque ad hanc diem ita servavi. A więc przysięgę daną ojcu aż do tego dnia w taki sposób, czy tak, pełniłem. Hannibal. Hannibal podejmuje walkę z Rzymem, z imperium, bo zaprzysiągł to ojcu, który doświadczył losu pokonanego przez to imperium. I zobowiązuje kolejne pokolenie, by nie rezygnowało z niepodległości. Przywołuję to motto i ten wiersz także dlatego, że ono miejscem historycznym, do którego się odwołuje, przypomina, że można zrezygnować z niepodległości. Może Państwo widzieliście taki przepiękny film Luchino Viscontiego Lampart, oparty na wspaniałej powieści włoskiego pisarza Giovanni Tommaso di Lampedusy o tym samym tytule. Tam w pewnym momencie stary książę sycylijski odmawia wysłannikowi rządu włoskiego z północy, by na prośbie, by książę zgodził się zostać senatorem Zjednoczonych Włoch. I wykłada wtedy stary książę Salina jakby filozofię zmęczonej Sycylii, zmęczonej historią. Mówi tak: tyle razy już nas najeżdżali, od 3000 lat, ciągle ktoś nas najeżdżał, prawda? Od właśnie Kartagińczyków, Greków, Rzymian, Normanów, Arabów, Franków, że przyzwyczailiśmy się już do podległości i nie chcemy już walczyć o niepodległość.
chcemy przetrwać tylko tych kolejnych najeźdźców. To jest wszystko. To jest mądrość wielopokoleniowej, można tak powiedzieć, egzystencji podporządkowanej, podległej, swoista mądrość. Mądrość, do której nie jeden raz nawiążą także zniechęceni Polacy. Ileż można opierać się silniejszym? To jest właśnie mądrość, którą wyraził nie tak pięknie jak książę Salina, a raczej Giovanni Tommaso di Lampedusa, wyraził cytowany już tutaj parokrotnie, nie dzisiaj, ale wcześniej, Donald Tusk w swoim eseju z 1987 roku. Jesteśmy już zmęczeni po stanie wojennym, mówił wtedy do swoich czytelników. Już nie chcemy tych ciągłych zmagań, tych ciągłych walk, chcemy wreszcie odpocząć. Nic bardziej ambitnego już nie może nas porywać, bo nie mamy już sił. Historia nasza była zbyt trudna. I wielu ludzi idzie właśnie w tę stronę, w stronę doświadczenia, które wyraża tutaj owa sycylijska mądrość księcia Salina. Ale Hannibal nie zgadza się na podległość. Dlaczego? Dlatego, że on niesie w sobie żywe doświadczenie niepodległej Kartaginy. Nie chce, żeby stała się łupem Rzymu. Wiemy, że stało się inaczej, że nie zwyciężył, ale przynajmniej próbował i stał się symbolem dla wszystkich tych, którzy w następnych pokoleniach próbują przeciwstawiać się temu imperialnemu wołaniu: podporządkuj się, zrezygnuj z niepodległości. I do tego właśnie nawiązał Norwid w wierszu poświęconym generałowi Józefowi Bemowi, kiedy ten zmarł na wygnaniu w Turcji jako gubernator Aleppo. Ale wcześniej przecież na tylu różnych frontach dawał wyraz tej samej właśnie postawie co Hannibal, wierności przysiędze złożonej swoim ojcom, czyli przysiędze złożonej tradycji Rzeczpospolitej, ojczyźnie, że będzie walczył o niepodległość aż do końca. Ostatnie słowa przypisywane Bemowi, być może naprawdę przez niego powiedziane, kiedy umierał w Aleppo, brzmiały: moja ojczyzno, ja ciebie już nie zbawię. Straszne słowa. Straszne dla wypowiadającego, bo poczucie goryczy wyrażające, że nie udało mu się, że tak się starał, że naśladował tę postawę Hannibala, ale przegrał jak Hannibal na wygnaniu. To właśnie doświadczenie konfrontuje Norwid wezwaniem, byśmy pochodu nie przerywali, pochodu tych pokoleń, które są odzwierciedlone w jego poemacie, tego korowodu, który budząc ujęte snem grody, w bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów, chce doprowadzić do tego, że swoim uporem, tą swoją uporczywą kontynuacją misji niepodległości porozwala mury Jerycha. Serca zemdlałe ocuci i pleśń z oczu zgarną narody. To oczywiście jakby nawiązanie do pamięci Bema jako bohatera wielu narodów. Polska jako, można tak powiedzieć, realizatorka pewnej misji, misji adresowanej na zewnątrz, by inne narody także upominały się o swoją niepodległość. Pamiętamy, że Bem za swoje wyjątkowe, fenomenalne zasługi dla walki o niepodległość Węgier został odznaczony takim wyjątkowym krzyżem przez Węgrów, do którego dodano diament z korony świętego Stefana, najcenniejszej relikwii całej wspólnoty węgierskiej. A więc przypomina jakby Norwid, Bem, że sprawa naszej niepodległości nie jest tylko naszą sprawą, ale jest sprawą niepodległości innych narodów, tak jak my, podporządkowanych rozmaitym imperiom, że to jest wspólna sprawa. Ale jednocześnie mam wrażenie, że ta sama ostatnia strofa poematu, wiersza Cypriana Kamila Norwida
wyraża także pewnego rodzaju niepokój i odpowiada na ten niepokój. A czy nasz naród nie jest oddany symbolem tego snem ujętego grodu? Nie śpią serca zemdlałe. Trzeba je także obudzić. Trzeba obudzić nasze miasta do niepodległości. To także było doświadczenie po Wiośnie Ludów, bardzo mocno dotykające wspólnotę polskich patriotów, bo przecież wiedzieli, że o ile Kraków, Lwów, Poznań powstały wtedy, to Warszawa pod butem Paskiewicza nie była w stanie drgnąć wtedy, w 1848-1849 roku. I w każdym przeze mnie wymienionych miast, w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i także w Warszawie, większość jednak stanowili, a w każdym razie dużą część, może nie większość, ale dużą część ci, którzy niepodległości już nie chcieli, byli zmęczeni. Mniejszość chciała niepodległości, a więc trzeba budzić tę większość, bo inaczej niepodległości nie odzyskamy. Tę samą myśl wyrażał nieco wcześniej wiersz, który także może króciusieńko tylko przypomnę. Wiersz napisany przez poetę może mniejszego lotu, ale jakże ważnego dla Polaków wieku XIX. Mam na myśli Wincentego Pola i jego wiersz Leciliście z drzewa, do którego muzykę ułożył sam Fryderyk Chopin w roku 1836. Przypomnę, Wincenty Pol, sam z pochodzenia Saksończyk, przyjął polskość, przyjął ochotniczo tę polskość, która pociągnęła go do szeregów powstania listopadowego i towarzyszył w kulturze potem tym wysiłkom budzenia większości do postawy niepodległej. I ten poemat, ten wiersz, właściwie to nie jest poemat, to jest krótki wiersz, Pola, bardzo często cytowany jest we fragmencie i nawet nagrywany był jako pieśń Chopina w latach PRL-u bez ostatniej zwrotki. Bo ta przedostatnia bardzo dobrze, te dwie ostatnie zwrotki bez tej naprawdę ostatniej, wyrażają taką myśl, przepraszam, zgubiłem w tej chwili ten tekst, więc nie przytoczę go wiernie, ale że gdyby Polacy zamiast walczyć o Polskę, wzięli się do pracy, to już by z tej ziemi, którą by zabrali z ojczyzny, usypali drugą, prawda? Byłaby druga Polska, gdybyśmy tylko pracowali lepiej. No taki dobry program, żebyśmy nie walczyli już. Ale ostatnia zwrotka brzmi tak, gorzko bardzo, tego wiersza Leciliście z drzewa. Na szczęście dzisiaj jest nagrywana już ta piękna pieśń Chopina w pełnej wersji. Otóż ostatnia zwrotka brzmi tak. Lecz wybić się siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy. To było doświadczenie lat 30. XIX wieku. Zdrajców przybyło, to znaczy tych, którzy świadomie już przeszli na służbę Paskiewicza, czy cesarza Ferdynanda I, czy króla Fryderyka Wilhelma, którzy zrezygnowali z walki o niepodległość, którzy zrezygnowali także z pracy dla niepodległości, którzy zajęli się swoimi prywatnymi obowiązkami, chcąc realizować je tak, by nie przeszkadzał im w tym zaborca. I jednocześnie lud zbyt poczciwy znaczy lud nieuświadomiony. Lud wtedy jeszcze, pamiętajmy, to wielkie zadanie było niewykonane, niepodniesiony do wolności. Trzeba było dać mu wolność od pańszczyzny. Trzeba było dać mu własność, by odnalazłszy godność mógł poszukać Polski. Ale ten lud zbyt poczciwy
wiadomo, 10 lat po tej piosence chwycił za widły, siekiery i poszedł zabijać panów polskich. Rabacja galicyjska przyszła dokładnie 10 lat potem. Można ludzi nieświadomych zmanipulować do najgorszych czynów. To jest doświadczenie, które Polacy, polska wspólnota polityczna i inne oczywiście także, ale Polacy w wieku XIX przeżywali. Jeżeli masa jest zmanipulowana, nie dorosła do wolności, to może zrobić wszystko. Także to, co najgorsze. Tak jak zaśpiewają im urzędnicy cesarza, czy ci, którzy zaapelują do ich złych emocji po prostu. W każdym z nas są złe emocje, trzeba próbować je opanować i kultura właśnie nam w tym pomaga. Kultura niepodległości. Otóż ta kultura niepodległości, która mierzyła się z wyzwaniem czasu bez własnego państwa, miała już wtedy, w wieku XIX, ogromny zasób symboli, ogromny zasób siły, zapisanej właśnie w wierszach, w pieśniach, w muzyce nawet niewerbalnej, że przypomnę choćby tego samego Fryderyka Chopina Etiutę rewolucyjną. Nie ma słów, ale każdy, kto jej słuchał wtedy w XIX wieku, wiedział, że chodzi tam o rewolucję w znaczeniu walki o wolność własnego narodu. Otóż to właśnie dziedzictwo niepodległej kultury przetwarzało się, teraz cofnę się troszkę wstecz w czasie. Nie, bo jeszcze nie puszczamy. Do Herberta dojdziemy później, do ostatniego wiersza. Dziękuję za przypomnienie oczywiście. Chciałem cofnąć się teraz w czasie, by powiedzieć, jak ta specyficzna jednak kultura polskiej niepodległości się kształtowała. Otóż powiedziałem, że nie było niczym specyficznym przywiązanie do niepodległości, że w tradycjach wielu narodów, wielu wspólnot, dumnych wspólnot węgierskiej, duńskiej, holenderskiej, francuskiej, no możemy wymieniać bardzo różne, jest właśnie ta postawa niepodległa. Ale w rozwoju historycznym Polski doszła do tego, jak o tym już mówiłem, kiedy indziej, teraz przypomnę to tylko bardzo krótko, niezwykle ważna komponenta, tą składową rozumienia wolności i niepodległości razem, stał się rozwój szlacheckiej świadomości libertas, wolności, wolności stanowienia o sobie samych. Już nie tylko suwerenność władcy, któremu się służy, tak jak ci wojowie Bolesława Krzywoustego, przecież oni szli się bić za władcę. Władca był symbolem państwa, był nim także dla samego anonima Gala. On nie opisywał dziejów narodu, anonim zwany Galem, opisywał dzieje dynastii, kolejnych władców. To był symbol niepodległości. Już mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, pierwszy polski kronikarz, przeniesie środek ciężkości opowieści o wolności z władcy na wspólnotę. I to jest właśnie początek tej specyficznej polskiej przygody z wolnością, z inaczej rozumianą niepodległością. To, co wykreował w swojej kronice na początku XIII wieku, 100 lat po anonimie zwanym Galem, mistrz Wincenty. On bowiem wyobraził polską wspólnotę jako wspólnotę obywateli, połączonych prawem, którego razem pilnują i któremu podporządkowany jest także władca. Samostanowienie, poświadczone później już w rozwoju politycznej, nie tylko ideowej, nie tylko kulturalnej, ale po prostu politycznej historii Polski, poświadczone przez system zjazdów przeradzających się w sejmiki, przez
system wyboru z tych sejmików posłów do Sejmu Walnego, uregulowany ostatecznie w połowie wieku XV, i wreszcie przez tradycję wolnych elekcji sięgającą wyboru króla Władysława Jagiełły na męża dla Jadwigi w 1386 roku. To razem stanowiło doświadczenie wolności jako prawa samostanowienia. To jest najważniejszy element tego specyficznego polskiego doświadczenia, w którym bierze udział liczny stan, ale jeden tylko stan, szlachecki. I to utożsamienie polskości z wolnością stanu szlacheckiego, daje niezmiernie ważny efekt, efekt pozytywny. Właśnie to, że wolność, niepodległość nie jest przypisywana, tak jak przez zachodnich teoretyków polityki ówczesnych z Jeanem Bodenem na czele w XVI wieku, którzy tworzą pojęcie suwerenności. Państwo jest suwerenne, jeżeli suwerenny jest władca. Tylko suwerenność władcy się liczy. Suwerenność, którą mierzy jego niepodległość od zewnętrznych innych władców, ale której miarą jest także dla zachodnioeuropejskich teoretyków niezależność władcy od kogokolwiek we własnym kraju. A więc suwerenny jest tylko władca absolutny, który ma poddanych, a nie obywateli. A w Polsce nie. W Polsce władca jest podporządkowany Rzeczypospolitej, którą tworzą razem z nim obywatele i razem z nim stanowią prawa i wybierają tego władcę. On nie jest władcą urodzonym, ale władcą z wyboru, wolnego wyboru obywateli. Otóż ta właśnie wolność poszerza świadomość niepodległości, umacnia to pojęcie wśród tysięcy obywateli Rzeczpospolitej. Ale tak rozumiana wolność może się wyrodzić. Wiemy o tym z własnej historii. I niedawno wydana, w tym roku wydana znakomita książka najwybitniejszej chyba badaczki pojęć politycznych I Rzeczpospolitej, profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz, która wydała książkę pod tytułem Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej. Pod tym uczonym tytułem kryje się rzeczywiście prawdziwa skarbnica wiedzy o tym, jak myśleli o najważniejszych pojęciach, takich jak Rzeczpospolita, wolność, miłość ojczyzny, nasi przodkowie w I Rzeczpospolitej. Otóż tam właśnie autorka dochodzi do pewnego niebezpiecznego zakrętu w historii naszej kultury niepodległości. To był czas, kiedy Polska cieszyła się pełną niepodległością zewnętrzną, no bo praktycznie rzecz biorąc od czasów Łokietka nikt suwerenności państwa polskiego nie zagrażał. Były zmagania z Krzyżakami jeszcze, ważne bardzo, ale tym bardziej, kiedy one skończą się zwycięstwem po pokoju toruńskim w 1466 roku, już naprawdę daleko było do jakiegokolwiek zagrożenia niepodległości państwa polskiego, polsko-litewskiego, Rzeczypospolitej. I w takich warunkach, kiedy niepodległość nie jest problemem, nie dostrzega się tego, że Polska może być podporządkowana komuś z zewnątrz, najważniejsza staje się ta wolność wewnętrzna. Na niej skupia się uwaga obywateli i dochodzi do przeciwstawienia wolności i ojczyzny. Straszne słowa tutaj padają. Jak można przeciwstawić wolność i ojczyznę? Otóż pierwszym przykładem jest rokosz przeciwko królowi Zygmuntowi III na początku wieku XVII, kiedy takie hasła zaczynają padać, że jeżeli w ojczyźnie nie ma wolności, to znaczy król jest potraktowany jako dla niej zagrożenie, skoro zdobywa przewagę w tej ojczyźnie król, to przestajemy kochać ojczyznę, bo ważna jest dla nas tylko wolność, nasza szlachecka wolność. Jeszcze głośniej to samo przeciwstawienie daje znać o sobie w rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w publicystyce towarzyszącej temu rokoszowi już w drugiej połowie XVII wieku.
Zderzają się tu racje, to nie jest łatwy wybór. Nie jest tak, że możemy potępić Rokoszan prostym gestem. Oni jeszcze nie wiedzieli, że niepodległość całego państwa może być zagrożona, wystawiona na szwank, za chwilę może przepaść. Ale ubóstwiwszy ideał własnej, partykularnej, egoistycznej wolności, stanowej, a w istocie własnej, indywidualnej, oligarchicznej wolności tych najbogatszych, najbardziej wpływowych obywateli Rzeczpospolitej, doszli do momentu, w którym część z nich, nie wszyscy, broń Boże, ale część z nich powiedziała, jeśli ta wolność nasza, moja, Radziwiłłowska, Sapieżyńska, Lubomirskich, nie będzie respektowana w Rzeczpospolitej, to ja nie chcę tej Rzeczpospolitej. To ja nie chcę Polski. Najbardziej dramatycznie zabrzmiało to już w czasach Sejmu Czteroletniego. A to dlatego, że już wiadomo było, że niepodległość jest zagrożona, że niepodległość właściwie już została Polsce zabrana w wieku XVIII. I było to już po pierwszym rozbiorze, który był doświadczeniem praktykowania kolonialnych praktyk, kolonialnej polityki, przepraszam, na żywym ciele Rzeczpospolitej w środku Europy. Po prostu trzy państwa umówiły się, że podzielą sobie kawałek terytorium czwartego, tak żeby było im wygodniej i żeby zachować równowagę między sobą, nie patrząc w ogóle na to, co myślą o tym obywatele tego czwartego państwa, czyli w tym przypadku Rzeczpospolitej. To wszystko już się stało. A jednak w momencie, kiedy dochodzi do próby reformy ustroju Rzeczpospolitej, przez Sejm Wielki wychodzi na scenę sejmową poseł Jan Suchorzewski i mówi wtedy, tuż przed 3 maja, przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeżeli ta konstytucja będzie uchwalona, to on nie chce się nazywać Polakiem, on nie chce Polski. Bo jest obrońcą wolności, którą ta konstytucja zabierze, bo zabierze prawo wyboru władcy. Nie będzie już monarchii elekcyjnej, będzie monarchia dziedziczna. A więc przedstawia pewną rację zderzenia wcześniejszego pojmowania wolności z tym nowym czy odnowionym, w którym wolność obywatelską musi ograniczyć, powinno ograniczyć poczucie zagrożenia niepodległości całej Rzeczpospolitej i w jej imieniu dokonana reforma. Otóż to właśnie zderzenie pojęcia wolności, które staje się nadużywane do ukrycia swoich interesów, a jeszcze gorzej, do ukrycia interesów mocarstw sąsiednich, które przekupują w imię wolności obywatelskiej, indywidualnej, posłów, by ci zrywali sejmy, by nie dopuścili do reformy, do wzmocnienia Rzeczpospolitej. To jest doświadczenie Polski wieku XVIII. Ale jakże aktualne w XXI wieku wydaje mi się to doświadczenie. Bo przecież dzisiaj także słyszymy powołujących się na wolność współobywateli, którzy mówią, że nie chcą Polski więcej. Oni chcą wolności, której w Polsce nie mogą zrealizować. Wobec tego pomogą im przedstawiciele, tak, imperium z Brukseli. Albo z Berlina, albo skądkolwiek jeszcze. To nieważne, to ma drugorzędne znaczenie. Ale w imię własnej wolności, tak jak ją rozumiemy, żeby nam było dobrze, powiemy, że Polska już nas nie wiąże, że dziedzictwo, ojczyzna nie ma dla nas znaczenia. Dla nas ważna jest tylko wolność. Można te dwa pojęcia przeciwstawić, wolność i ojczyznę. I wybrać wolność przeciwko ojczyźnie, wolność od ojczyzny. To było także doświadczenie Targowicy. Ale zostało ono wtedy, w XVIII wieku, odrzucone. Targowica nie zdobyła serc
obywateli Rzeczpospolitej dłużej niż na kilka miesięcy, kiedy została wprowadzona pod bagnetami rosyjskimi. Potem większość, ogromna większość świadomych politycznie elit Rzeczpospolitej odrzuci ze wstrętem ten wybór wolności przeciw Polsce, wolności, której gwarantką będzie cesarzowa, imperatorka. Tamta akurat, chociaż urodzona w Szczecinie, rezyduje w Petersburgu. Otóż wtedy Polacy odrzucili pokusę targowicy w większości i targowica stała się synonimem nie sławy, a nie wyboru wolności, dlatego że już wcześniej właśnie doświadczyli tego, czym jest zabór niepodległości. Doświadczyli, można tak wprost powiedzieć, losu podległego narodu. To stało się wraz, jak już o tym mówiłem wcześniej, więc teraz najkrócej to tylko przypomnę, już z wkroczeniem armii rosyjskiej w 1733 roku, która narzuciła obywatelom wybór takiego króla, którego chciała cesarzowa rosyjska i cesarz austriacki, a nie takiego, jak chcieli obywatele. I wtedy właśnie zaczyna się formować to pojęcie niepodległości, pojęcie, które pierwszy raz bardzo zwięźle wyraził prymas Teodor Potocki w 1733 roku, odpowiadając na list cesarzowej Anny Iwanownej, kiedy ta przysłała żądanie do obywateli polskich, by ci wybrali kandydata, którego ona wskaże, kandydata, którym był August III. I wtedy właśnie Teodor Potocki odpowiedział pismem na ten przywieziony przez podpułkownika Livena list carycy, pismem, w którym stwierdził krótko: gens libera sumus et neminem servimus unquam. To znaczy, jesteśmy wolnym narodem i nikomu nie służyliśmy nigdy. A więc to unquam jeszcze tak podkreślone na końcu, nigdy nie będziemy służyć, prawda? Z tym przesłaniem wystąpił także wtedy, jak o tym również mówiłem, więc przypomnę też najkrócej tylko, Stanisław Konarski wtedy po raz pierwszy w swoich listach poufnych z czasu bezkrólewia, wydanych właśnie w 1733 roku, kiedy jasno sformułował ideę niepodległości, ideę prawa każdego narodu do niepodlegania żadnemu innemu narodowi, żadnej innej wspólnocie politycznej. I zawarował to tak wyraźnie, tak mocno, że zapadły jego słowa z tamtej broszury, powtarzane potem wielokrotnie w obiegu, można tak powiedzieć, politycznym Rzeczpospolitej lat 40., 50. i 60. XVIII wieku, że utorowały w końcu przez jego kolejne dzieła o skutecznym radsposobie przede wszystkim drogę reformie, która miała umocnić niepodległość, odrodzić niepodległość. Otóż te słowa wtedy wypowiedziane przez Konarskiego, przez księdza Konarskiego, głosiły, że nikt, żaden cudzoziemiec nie ma prawa mówić, że wie lepiej, na czym polega dobro Rzeczpospolitej, od własnych obywateli tego kraju. Jeżeli uwierzymy, że jakiś cudzoziemiec ma większe prawo niż my powiedzieć, co dobre dla naszego kraju, to wtedy zatraciliśmy instynkt niepodległości. Przygotowujemy zgubę tej niepodległości. To właśnie powiedział w 1733 roku Stanisław Konarski. Te słowa warto przypominać także w roku 2018. I za tymi słowami poszły czyny, a z nich rodziła się kultura niepodległa oparta nie na słowie, ale na czynie właśnie. Kultura towarzysząca czynowi i będąca do niego, tak jak napisze to
80 lat później Norwid, zachętą do czynu, a nie tylko teoretyczną zabawą. Tymi czynami były kolejne konfederacje niepodległościowe. Od tej pierwszej z 1733 roku przez tę drugą, bardziej słynną Konfederację Barską, która zaowocowała już tyloma dziełami kultury do nas wciąż jeszcze przemawiającymi z pieśnią Konfederatów Barskich na czele. Ale może najpiękniej przywołał tę tradycję niepodległości zapisaną w doświadczeniu Barżan Juliusz Słowacki, którego ostatnim chwilą zresztą w Paryżu towarzyszył Norwid w 1849 roku. Juliusz Słowacki w księdzu Marku tak wyrażał sens, można powiedzieć, doświadczenia niepodległości przez tych, którzy rzucili swój los na stos wtedy, w 1768 roku, żeby jej bronić, chociaż wiedzieli, że mogą nie wygrać, mogą nie mieć żadnej szansy. Cytuję fragment księdza Marka, słowa regimentarza. W blasku krzyżów i kagańców, dawnych świętych zmartwychwstańców, na sądzie wszyscy stajemy i podnosząc ręce blade i wskazując rany wzięte, tę wszystkich narodów zdradę i to morderstwo nieświęte na naszych spełniane ciałach rzucamy w czasu koryto, bo gdyby kiedyś odkryto, że na tych przekleństwa skałach zatrzymane ludów wody pierś swoją o nas rozbiją, staną i w kałużach zgniją, nie mogąc wejść na te wschody, któreśmy sypali sami wiekom, kładąc się trupami. Jest miejsce upadków wiecznych i śmierci okropna przystań, a tam, gdzie matka rycerzy, choć w grobie, w grób nie uwierzy, jest miejsce wieczne zmartwychwstań, jest duch, co z grobu wyrywa i kos żadnych się nie boi. Panowie, to miejsce stoi, to miejsce Bar się nazywa. Tu my, rycerze bez plamy, z odkrytą przed Bogiem głową, pod chorągwią Jezusową, za kraj nasz poumieramy, zatknąwszy wieczne sztandary dla miłości i prawdy i wiary. Bardzo patetyczne słowa, przerażające słowa. Poumieramy za kraj nasz, a kto będzie żył, pracował, jakby wraca to echo we wcześniejszej właściwie piosence Pola, leciliście z drzewa. Ale ta sprzeczność jest pozorna, bo przecież konfederaci barscy i te postaci literackie, które wyobraził w ich miejsce Juliusz Słowacki, nie umierali po to, żeby nie było już Polaków, ale umierali po to, żeby Polacy nie zapomnieli o niepodległości. Ci, którzy natomiast przeciwstawiali walkę, pracy, mówiąc, że walczyć nie trzeba, że trzeba pogodzić się z podległością i pracować spokojnie. Ci zostali najlepiej ukazani i wyszydzeni. W tym samym dramacie Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek, wyszydzeni słowem zdobywcy, Rosjanina, generała Kreczetnikowa, który rzeczywiście gromił pierwsze oddziały Konfederatów Barskich, zanim nie przyszedł mu w sukurs jeszcze Aleksander Suworow. Kreczetnikow w dramacie Słowackiego, kiedy odzywa się właśnie w takim duchu szyderstwa wobec Konfederatów Barskich, jego polski pomagier, Franciszek Ksawery Branicki, który wtedy zaczynał karierę dopiero jako wysłannik króla Stanisława Augusta, który miał pomagać rosyjskim wojskom tłumić Konfederację. Kreczetnikow tak mówi w imperialny sposób do polskiego zdrajcy. Małczy, lach, caryca żywa. Branecki, czyli Branicki na to. Niech się pan generał nie zrywa, bo ja także hetman jestem, a jestem tu w moim kraju. Kreczetnikow odpowiada w pasji. A czemuż ty z naszym chrestem, czyli krzyżem, naszego dworca, czyli pałacu, lokaju, szambelanie z epoletką,
W jakim ty kraju, szlachetko? W jakim ty kraju, łachmanie? Tu ja, pan, gospodarze. Ot, miasteczko wyrżnąć każe, dam ci szczutkę w nos, hetmanie, i każe na szubienicy powiesić, porąbać w ćwierci. Niech mi z miasta precz wyrzucą to błoto. Ot, francuszczyzna, olejki i toalety, gdy we krwi cała ojczyzna, wino im kapie na brodę. Nie może być bardziej dosadnego oskarżenia tych, którzy zaparli się niepodległości, bo wypowiada je dobitnie ten, który tę niepodległość Polsce zabrał, rosyjski generał. I mówi, jak gardzi tymi, którzy garną się pod jego opiekę, pod jego sztandar, tak samo jak dzisiaj gardzą ci, którzy wysłuchują skarg na Polskę w Brukseli, w Berlinie czy gdziekolwiek indziej ze strony marzących o wyzwoleniu się od Polski, zmęczonych wolnością i niepodległością jej obywateli. Gardzą nimi, bo sami godność imperialną zachowują. Ci z Berlina, ci z Brukseli. I gardzą tymi, którzy podporządkowują się właśnie tak łatwo, tak nikczemnie zapominając o godności niepodległych ludzi. Otóż te właśnie utwory, jak ksiądz Marek, jak Bema Pamięci Rapsod Żałobny, jak tyle innych klasycznych dzieł, które narosły w doświadczeniu kolejnych pokoleń Polaków zmagających się z pokusą podległości i podnoszących cię wciąż do tego pochodu, który opisywał Norwid. Najpiękniej, sumarycznie, jeśli można tak powiedzieć, wyraził z perspektywy następnych doświadczeń podległości i dumnej odpowiedzi kolejnych pokoleń Polaków na tę pokusę Kazimierz Wierzyński. Pewnie największy obok Zbigniewa Herberta piewca postawy niepodległej w poezji polskiej XX wieku. W wierszu Biblia Polska, dedykowanym Józefowi Czapskiemu, tak streszcza siłę tej kultury niepodległej. Cytuję. To nie są wiersze, poematy i polonezy karmazynów. To Biblia, w której polskie światy z ojców przenoszą się na synów. Dziady, Irydion, Pantadeusz lub Kordian, policz owe dzieła i na pokoleń śpiew je przełóż. Co w nich ci zagra? Nie zginęła. Sułkowski, który padł w Kairze, dlatego znów się śnił piechurom w Tobruku nocą. On tam krzyże ustawiał swoim sobowtórom. Dlatego żadnej skazy nie ma w Norwida twardym, dumnym łuku, pod którym przeszedł pogrzeb Bema i rytmem grzmiał jak w armat huku. Dlatego oczy napełnione dziecięcym i anielskim żalem w ojczystą obracają stronę Eloe marła za Uralem. Sybirski jeniec żył udręką, by na wolności z krwi i dymu światu zwycięską podać ręką z Monte Cassino klucz do Rzymu. Dlatego nie ma w tym fantazji, to nie poezja i dramaty. Cała Europa, trochę Azji, ach, jakże nasze, polskie światy. Żołnierz z nich sobie tekst wybierał, gdy dla ojczyzny lata młode na froncie wszystkich lądów sterał albo z okrętem szedł pod wodę. Bo żołnierz powstał z Biblii starej i sercem ją ogarnął bystrem i poowijał ją w sztandary i z takim szedł się bić tornistrem. Więc to nie wiersze ani słowa, relikwie marzeń i pamiątek, tak jak w Genezis tam się chowa naszych od Boga sił początek. Wystarczy zdjąć z nich znak symboli, jak okiennice z okien domu, a ujrzysz wszystko, co cię boli, co kochasz, pieścisz po kryjomu. I w burzy, która śmiercią wieje, która porwała cię za młodu, zobaczysz wolność i nadzieję z tych ksiąg pielgrzymstwa i narodu. Ten wiersz, wydrukowany w tomie Krzyże i miecze, powstał w końcowym okresie II wojny światowej. Wyraża najpiękniej to wszystko, co ja nieudolnie staram się tutaj powiedzieć. To
co streszcza siłę polskiej kultury niepodległej. Ale w tym samym czasie przecież inny wielki poeta polski wybrał postawę rezygnacji z niepodległości. To był przyjaciel Wierzyńskiego. Wierzyński zerwał z nim z bólem kontakty po II wojnie, właściwie w końcowej fazie II wojny światowej. I słowa wiersza tego drugiego poety także chciałem przytoczyć, i to obficie, to już przedostatni cytat właściwie, czy tak, przedostatni, jaki chciałem tutaj przytoczyć, ale pozwolę sobie na duży cytat, dlatego że wydaje mi się on znakomicie, na dużo wyższym niż którykolwiek z dzisiejszych publicystów podległości, wyraża istotę tej rezygnacji z Polski dumnej. Istotę rezygnacji w imię czegoś, co brzmi bardzo zachęcająco, bardzo przekonująco. Dużo bardziej przekonująco niż dzisiaj którykolwiek z artykułów Gazety Wyborczej, wypowiedzi na łamach TVN-u, czy na manifestacjach z napisem Konstytucja. Bo to był wielki poeta i to był człowiek, który głęboko przeżywał tę rozterkę. To był Julian Tuwim i jego Kwiaty polskie mam na myśli. Posłuchajmy tych fragmentów, zastanówmy się nad inną wizją patriotyzmu, bo Tuwim wyraża tutaj swoją wizję patriotyzmu, ale bez niepodległości. Można i tak. Posłuchajmy, bo to też piękny wiersz. My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziele dom polski przypadł. To ojczyzna. A inne kraje są hotele. Mój dom, mieszkanie, pokój, biurko, a w nim, pamiętasz, ta szuflada, do której się przez lata składa, nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki, żarówki, ćwierciołówki. Oszczędzaj graty przy porządkach w takich szufladach i zakątkach, boś z każdym cząstkę życia przeżył i trwasz, nie wiedząc z tą starzyzną, jak z tą szufladą, tak z ojczyzną. Nic nie wyrzucisz. Coś ci wzbrania przetrząsnąć lamus przywiązania i niepotrzebne, i nieużyte usunąć. Niech zostanie z tobą. Zabobon, mówisz? Tak, zabobon. Ludzie uczeni zwą to mitem. I z tej codziennej mitologii nagłych, z zaułka zjawień, olśnień, to z barwy, z linii, to z melodii, chwila ojczyzny ci wyrośnie. Zjawi się taka niewątpliwa, wyłączna, nie do podrobienia, że poznasz z echa, zwęszysz z cienia. To ona, twoja, własna, żywa. Tu przerwę, za chwilę odczytam ciąg dalszy, bo to jest ten rodzaj patriotyzmu, który dzisiaj bardzo często pojawia się we współczesnej twórczości literackiej, we współczesnym filmie. To jest patriotyzm przywiązania do naszego podwórka, do naszej szuflady, do naszych starych sprzętów, do sentyment, można powiedzieć, do lat naszej młodości w PRL-u, prawda, czy wszystko jedno, gdzie ona i kiedy przypadła. Bardzo ludzki sentyment, rozumiemy, to jest coś ciepłego, jeśli można użyć takiej niewyszukanej metafory, coś, co przemawia do wyobraźni chyba nas wszystkich. Też mamy takie sentymenty przecież. Nic w nich złego nie ma. Pojawia się pewne niebezpieczeństwo, kiedy zostają one użyte jako argument przeciwko innemu patriotyzmowi, wyszydzonemu, skarykaturyzowanemu. Tak jak właśnie czyni to w następnym zdaniu, na jednym oddechu Julian Tuwim. A więc ta ojczyzna, ta mała ojczyzna, ta z szuflady, z bibelotów, z przywiązań do tych różnych rupieci, które opowiadają historię, naszą własną, indywidualną historię, historię naszych przyjaciół z podwórka także. Ta zjawi się niewątpliwa, wyłączna, nie do podrobienia, własna, żywa. A to silniejsze niż potęga batorych, chrobrych Jagiellonów, niż pompatyczna dziejów księga, niż namaszczona rozbajenda bombastów, bardów, fanfaronów.
o te histriony historyczne, o ci histerycy historii, rymarze glorii i wiktorii, gęsi skrzeczące na zapłotkach o swych kapitolińskich przodkach, o historyczne rymochlasty, patosem dziejów rozegrzone, skrzydlate szkapy zaprzężone w dziejowy rydwan drabiniasty. Dalej będziecie Polskę włóczyć po szlakach, misjach, przeznaczeniach. Znowu się będzie byle szczeniak, fuks gazeciarski i codzienniak tłustością dawnej chwały tuczyć. A szlak niech raz te szlaki trafi. Zamiast historii rozbuchanej może by trochę dla odmiany botaniki lub geografii. Te fragmenty, bo to bardzo, no oczywiście duży, ważny poemat, ostra bardzo rozprawa z tym patriotyzmem, który tak skarykaturował Tuwim, kończy się takim oto apelem. My ludzie skromni, ludzie prości, żadni nadludzie ni olbrzymy, Boga o inną moc prosimy, o inną drogę do wielkości. Chmury nad nami rozpal w łunę, uderz nam w serca złotym dzwonem. Otwórz nam Polskę jak piorunem, otwierasz niebo zachmurzone. Daj nam uprzątnąć dom ojczysty, tak z naszych zgliszcz i ruin świętych, jak z grzechów naszych, win przeklętych. Niech będzie biedny, ale czysty, nasz dom z cmentarza podźwignięty. Ziemi, gdy z martwych się obudzi i brzask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi. Niech się wypełni dobra wola szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły. Przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Niech więcej Twego brzmi imienia w uczynkach ludzi niż w ich pieśni. Głupcom odejmij dar marzenia, a sny szlachetnych ucieleśni. Spraw, byśmy błogosławić mogli pożar, co zniszczył nasz dobytek, jeśli oczyszczającym ogniem będzie dla naszych dusz nadgnitych. Każda niech Polska będzie wielka, synom jej ducha czy jej ciała. Daj wielkość serc, gdy będzie wielka i wielkość serc, gdy będzie mała. I tutaj niestety puenta. Puenta, która zmienia te piękne słowa, bo to są piękne słowa, przy których trudno się nie wzruszyć i nie oddać im racji. Ale puenta pokazuje, jaki jest ich cel. Daj wielkość serc, gdy będzie wielka i wielkość serc, gdy będzie mała. Wtłoczonym między dzicz niemiecką i nowy naród 100 narodów. Na wschód granicę daj sąsiedzką, a wieczną przepaść od zachodu. Kończy się chwalbą Stalina. Kończy się chwalbą przyjaźni polsko-radzieckiej. Kończy się targowicą, to przeciwstawienie małego patriotyzmu i dużego patriotyzmu. Bo nie da się tego patriotyzmu niepodległościowego pogodzić z rolą Braneckiego na dworze generała Kreczetnikowa. A taką niestety rolę dla siebie wybrał wielki polski poeta Julian Tuwim. Wiemy, że uratował od śmierci kilku żołnierzy NSZ, pisząc list w tej sprawie o ułaskawienie do towarzysza Bieruta, a ten wykonał gest pod adresem poety i w zamian za jego usługi propagandowe na rzecz reżimu parę istnień ludzkich ocalił. Ale czy to zmienia problem z postawą Juliana Tuwima po 1944 roku, z rezygnacją z niepodległości. Niepodległości nie tylko polskiej, ale niepodległości jako poety. Pisał już wiersze tylko marne, tylko na rozkaz. Bo niepodległość jest potrzebna nie tylko Polakowi, ale także poecie. A tu, w ten wiersz, który brzmiał tak pięknie, mówię o kwiatach polskich, jak koncert Jankiela, wkrada się jak w koncercie Jankiela, nuta targowicy, która psuje tę harmonię, która ją niszczy. I to jest właśnie doświadczenie tego patriotyzmu, który ma nas oddzielić od niepodległości. Nie ośmielę się wchodzić na tory, po których poruszać powinni się tylko teologowie, ale przypomnę, że grecki źródłosłów pojęcia diabeł to diabalein, czyli
przeciwstawiać, rozdzielać. Więc ci, którzy przeciwstawiają, rozdzielają, mówią albo praca, albo walka. Albo powstanie w obronie niepodległości, albo praca organiczna podporządkowana regułom, jakie narzucają zaborcy. Ci, którzy przeciwstawiają patriotyzm tych zbieranych po rodzinie bibelotów i po sobie samym, patriotyzmowi zobowiązania wobec ojczyzny, żeby była niepodległa. To właśnie ci, którzy niszczą, tak jak niszczyli, jak Suchorzewski niszczył siebie i swoją ojczyznę, kiedy powiedział, że skoro nie ma wolności, bo uchwalana jest Konstytucja 3 maja, to on już nie chce być Polakiem. To właśnie przeciwstawianie Polski i wolności. Patriotyzmu małego i patriotyzmu dużego, walki i pracy jest czymś, co idzie na przekór polskiej kulturze niepodległości, która spaja te wszystkie pojęcia, która nie mówi tylko walka, która nie mówi tylko ojczyzna, ale która mówi ojczyzna, walka, praca, niepodległość. To razem tworzy Polskę. I na koniec pozwólcie Państwo, że ja przeczytam jeden wiersz, który moim zdaniem rzeczywiście pięknie podsumowuje tę kulturę niepodległości, ale po mnie ktoś znacznie godniejszy przeczyta swój własny wiersz. Najpierw jednak Jan Lechoń i jego wiersz Rejtan, opublikowany w 1944 roku w Nowym Jorku, w czasach, kiedy Tuwim pisał swoje kwiaty polskie. Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali, on na progu się sali jako kłoda wali, z tą jedną myślą w głowie, ja wszystko ocalam. Rozdziera swoje szaty, krzycząc, nie pozwalam. Sto ramion niezlękłego uchwyciło męża i oszalał i umarł. Lecz to on zwycięża, bo parę lat zaledwie, jest to chwila prawie, i oto się nad polem chwieje piórko pawie, hurmem chłopi z kosami biegną polną steczką i nakryli armaty krakowską czapeczką. I oto wszyscy naraz wznieśli wolne głowy. Spójrz, oto idą boso, lecz przez gaj laurowy. Dłoń twarda, co pług dotąd prowadziła w polu, niesie sztandar wolności do bram Kapitolu. Idą. Idą nasi, bijąc w tarabany i myśląc o swej basi w kraju zapłakanej. Samotnik, który wtedy oszalał z rozpaczy, nie ujrzy ich, to prawda. Ale cóż to znaczy? Bo on odżył i wpośród śnieżnych drzew szpaleru to on wali bagnetem w wrota Belwederu. I w ciemną noc styczniową wolność widzi jaśnie. Ten człowiek z brwią krzaczastą, to przecież on właśnie. Dziś, kiedy na świat cały grzmią moskiewskie spiże, gdy niejedno poselstwo stopy w Moskwie liże, a oklask dla przemocy brzmi na wszystkie strony, ten rejtan znów podnosi nie łeb podgolony, lecz głowę wychynioną z dantejskiego piekła, z której, zda się, krew cała narodu wyciekła, bo on, co myślą swoją szedł przed naród przodem, teraz stał się już całym świadomym narodem. I gdy wszystko przemocy gotuje owacje, on woła, nie pozwalam. I to on ma rację. To, co w postaci Rejtana wykrzyczał zaprzaństwu ulegającemu sile nowego imperium, sowieckiego imperium, w 1944 roku Jan Lechoń powtórzył kilka dekad później, idący w tym samym korowodzie opisanym przez Bema, a raczej przez Norwida w rapsodzie poświęconym Bemowi, w tym samym korowodzie niepodległych rycerzy krzywoustego, poeta, który także ma swoich następców. Nie wiem, czy tej miary talentu, ale przecież wciąż są niepodlegli twórcy w dzisiejszej Polsce. Ich nazwisk nie będę wymieniał, ale wiem, że są, jak świadczy o tym choćby antologia wydawana nie tak dawno przez Solidarnych 2010.
Ale oddajmy na koniec głos temu poecie, który był poetą, jest poetą mojego pokolenia, mojego także, ośmielę się tak powiedzieć, miejsca w tym korowodzie. Posłuchajmy na koniec wiersza Zbigniewa Herberta, przez niego recytowanego, 17 września. Boże. Puenta będzie moralna. 17 września Józefowi Czapskiemu. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco, a droga, którą jaś, Małgosie dreptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nazbyt leniwy, nie skorń do potopów. Rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie od ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa kolory. A potem, tak jak zawsze, łuny i wybuchy, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win. Dziękuję bardzo. Myślę, że do tej moralnej puenty nic już dodać nie można. Dziękuję bardzo.